tym przyznawania dotacji zawsze będzie jednak w dużej mierze obarczony czymś takim jak wola władzy. O, w sensie takim, że jeżeli będzie im zależało, żeby jakieś działania wspierać, to znajdą sposoby, żeby to zrobić. I moim zdaniem no, dyskusja powinna się toczyć wokół tego, jak to, że tak się i tak dzieje, jakoś zaabsorbować do systemu. Liczę na to, że ta zmiana polityczna, która nastąpiła, że ona zmieni trochę też polityków, nie? Że się pojawiają właśnie ludzie związani z organizacjami pozarządowymi, też ludzie, którzy ze względów pokoleniowych trochę o otaczającej rzeczywistości i sferze publicznej myślą inaczej. W naszym życiu publicznym ostatnio wiele się dzieje. Jesteśmy po wyborach parlamentarnych, które zasadniczo zmieniły układ sił w Sejmie i Senacie. W ławach poselskich i senatorskich zasiedli nowi posłowie, posłanki, senatorowie i senatorki. Wśród nich wielu z przeszłością pozarządową. Dzisiaj gościmy jednego z takich senatorów właśnie z pozarządowymi, ale i samorządowymi doświadczeniami. Witam Cię Piotrze. Naszym gościem jest Piotr Masłowski, polityk i samorządowiec, ostatnio wiceprezydent Rybnika, a przed karierą samorządową był koordynatorem projektu prowadzonego przez sieć wspierania organizacji pozarządowych SPLOT i pracował także jako koordynator projektów i animator, a potem dyrektor zarządzający Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych KRIS w Rybniku. Dzięki Piotrze, że znalazłeś czas, aby się z nami spotkać i porozmawiać o tych zmianach, które właśnie się toczą w naszym życiu publicznym, politycznym. A na początek chciałam Cię zapytać, czy czujesz się nadal jakoś związany z sektorem pozarządowym? Jakoś bliskie są Ci na te tematy? Oczywiście, że są mi bliskie nadal. Czy to jest tak, że ja nie zrezygnowałem z członkostwa w organizacjach pozarządowych. W KRIS-ie jestem członkiem mało aktywnym tak faktycznie, ale są inne organizacje, w których w ostatnich latach byłem aktywny. To był Forum Obywateli Rybnika, które przekształciło się w Osady Rybniki, czyli taką organizację, która chciałaby, żeby w Rybniku powstała taka wioska symbolizująca prapoczątki Rybnika, kiedy był wioską rybacką. Działam też cały czas w Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich, w skrócie DURŚ, czyli organizacji promującej wartości demokratyczne, ale także śląskość w taki bardziej dostępny sposób, że tak powiem, niż to, co często jest odbierane publicznie. A poza tym jako zastępca prezydenta miasta też byłem odpowiedzialny za program współpracy z organizacjami pozarządowymi i relacje z organizacjami, także to są tematy, które cały czas, może nie tak aktywnie jak kiedyś oczywiście, ale śledzę na ngo.pl, zerkam i mam nadzieję, że przynajmniej z grubsza wiem, co się dzieje. Super, bardzo się cieszę, że zerkasz na ngo.pl, bo między innymi o tym, o czym pisaliśmy na ngo.pl, chciałabym też z Tobą porozmawiać, ponieważ przed wyborami parlamentarnymi organizacje pozarządowe przygotowały pakiety postulatów, które dotyczyły różnych dziedzin życia, i tam praworządności, samorządów też, edukacji, praw ucznia i uczennic, polityk migracyjnych, praw kobiet, osób z niepełnosprawnościami i wiele, wiele innych. I prezentowaliśmy je właśnie w portalu w okresie kampanii wyborczej. Teraz przyglądamy się, jak one będą realizowane przez nową ekipę rządową. Jakby siłą rzeczy, jako w samym portalu, skupiamy się głównie na tych, które dotyczą warunków działania organizacji pozarządowych. Te, które były przygotowane przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych i przez Forum Darczyńców. I właśnie chciałam zapytać, czy znasz te postulaty, to po pierwsze, a po drugie, który z tych obszarów, które tam są wymienione, uznałbyś za taki najpilniejszy do zajęcia się nim? Znaczy, ciężko powiedzieć, żebym znał te postulaty, bo je oczywiście przejrzałem nawet na potrzeby tej dyskusji, ale nie będę bajek opowiadał, może za mało doświadczony ze mnie polityk.
że jakoś w trakcie kampanii na bieżąco to śledziłem, bo kampania pochłonęła mnie na tyle, że zajmowałem się czym innym, swoimi sprawami, że tak powiem, w kontekście prowadzenia kampanii i postulatów zgłaszanych przez mnie. Znaczy one częściowo jak najbardziej są zbieżne z tym, co się tam pojawiało, zwłaszcza w zakresie klimatu i funkcjonowania samorządu terytorialnego. No jestem też po tej dyskusji, którą OFOP już zorganizował po wyborach na temat jakichś swoich pierwszych oczekiwań. To, od czego bym zaczął, to jest kwestia zlecania zadań publicznych, bo myślę, że to jest temat, który chyba obydwie strony, to znaczy administrację i organizacje pozarządowe, interesuje najbardziej. Chociaż ja myślę, że mam trochę inny punkt widzenia i trochę inne zdanie niż to, co się w tych postulatach pojawiało. Ale ja też nie reprezentuję przecież polityki rządowej. Zobaczymy, jakie będą decyzje rządu w tym zakresie. Jako przedstawiciel partii, która teraz obejmuje władzę, z całą pewnością działania rządowe będę wspierał, ale nie bezrefleksyjnie. No i chyba na razie tyle. No, jeżeli chodzi o to zlecanie, to, o czym zacząłem, to ja uważam, że ten system w ogóle powinien się wywrócić do góry nogami. No tak, i nawet jestem zaskoczony. Znaczy, ja nawet jestem zaskoczony, szczerze mówiąc, że środowisko organizacji pozarządowych tak relatywnie mało odważnie postuluje zmianę w tym zakresie. Ja wiem, że rządy PiS-u były takie, jakie były, ale tym bardziej to chyba daje do myślenia, że system przyznawania dotacji zawsze będzie jednak w dużej mierze obarczony czymś takim jak wola władzy. O, w sensie takim, że jeżeli będzie im zależało, żeby jakieś działania wspierać, to znajdą sposoby, żeby to zrobić. I moim zdaniem, no, dyskusja powinna się toczyć wokół tego, jak to, że tak się i tak dzieje, jakoś zaabsorbować do systemu. Mówię o tym dlatego, że ja pamiętam tak jeszcze, jak pracowałem w KRIS-ie, mieliśmy wizytę przedstawicieli austriackich organizacji pozarządowych u nas w Rybniku. Ja się wtedy chwaliłem ustawą o działalności pożytku publicznego, że my mamy taki akt, że to nas wyróżnia w tej części Europy, że poza Estonią to mało kto w tej części Europy myśli o tym w taki systemowy sposób, a oni się, nie powiem, że się naśmiewali z tego, ale stwierdzili, że to przecież i tak jest tak, że jak władze lokalne będą chciały kogoś wesprzeć, to go wesprą, a jak nie, to znajdą 5 tysięcy sposobów, żeby tego nie zrobić. I że to jest kwestia zaufania społecznego, a nie samego systemu. No, wiesz, znajomi z KRIS-u także, no, na przykład Kinga z Glinicka, który w środowisku też jakoś było rozpoznawalne, mieszka dzisiaj w Holandii, no to z tego, co Kinga mi opowiada, to tam jest tak, że do pewnego pułapu finansowego de facto nie ma procedur. Po prostu zgłaszasz się, że chcesz coś zrobić i tyle, i się to odbywa na jakimś tam poziomie zaufania. Druga rzecz, która mnie jakoś tam zastanawia, my mamy cały czas w systemie prawnym taki dualizm polegający na tym, że z jednej strony jest ustawa o działalności pożytku publicznego, którą swoje procedury dosyć szczegółowe jednak, a z drugiej strony jest rozwój regionalny i fundusze europejskie, gdzie masę rzeczy funkcjonuje łatwiej, jest mniej skomplikowane, jest większa zgoda na to, żeby rozliczać coś ryczałtowo, po rezultatach itd., itd. I też jestem zaskoczony tym, że mało jest takiej dyskusji na temat ujednolicenia tego systemu, żeby po prostu to, co i tak działa, zaabsorbować do systemu organizacji, a nie bawić się wymyślanie czegoś na nowo. I ostatnia rzecz, którą chciałbym dodać przy tej całej dyskusji z OFOP-em, na temat tego, czy powinna być komisja sejmowa, która będzie miała organizacje pozarządowe w nazwie.
Jak rozmawiałem z bardziej doświadczonymi parlamentarzystami, no to oni mi wskazali na to, że generalnie ministerstwa kopiują nazwę z ustawy o działach administracji rządowej. No i to jest kolejna rzecz. Jak się przejrzy działy administracji rządowej i przejrzy na przykład sferę działalności pożytku publicznego, to moim zdaniem to są dwie opowieści o tym samym, a te rzeczy się nie pokrywają. I my w systemie mamy masę takich sytuacji, kiedy no, te działy nawet jakoś tam blisko siebie się nie widzą. Ja bym bardziej wolał dążyć w stronę tego, żeby nie tworzyć kolejnych aktów, a żeby upraszczać i kopiować dobre rozwiązania z już istniejących do systemu. Wspomniałeś o zespole parlamentarnym, o komisji i o sejmowej, ale wiem, że powstał zespół parlamentarny do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Ale jakbyś mógł nam, no pewnie też nie wszyscy wiedzą, jaka jest różnica między komisją sejmową a zespołem parlamentarnym. Co może komisja, a co może zespół parlamentarny? Komisje stałe w naszym systemie parlamentarnym mają jednak zdecydowanie większe znaczenie niż zespoły, bo nie chciałbym tu nikogo obrażać, wiecie, ale są zespoły nawet w takich tematach jak, nie wiem, gra w tenisa stołowego. I to jest bardziej taki poziom pasjonacki zainteresowania bardzo często niż taka systematyczna praca. No, komisje zajmują się opiniowaniem ustaw i uchwał, także myślę, że ten poziom komisji miałby jednak zdecydowanie większe znaczenie. No ale zamiast tego, może nie zamiast, ale myślę, że to jest dla wielu ludzi zaskakujące, no mamy. Myślę, że będziemy dzisiaj mieć, bo my rozmawiamy akurat w dzień, kiedy premier Tusk przedstawia swoje exposé. No, rządzi ma być Agnieszka Buczyńska jako minister bez teki, ale odpowiedzialna za sprawy społeczeństwa obywatelskiego. I ja myślę, że to jest większy krok niż ta komisja sejmowa. Ja no, z Agnieszką jestem oczywiście w kontakcie, tym bardziej, że należymy do Polski 2050. Niektóre tematy, które organizacje do mnie zgłaszają, też już jej na bieżąco przesyłam, z tym, że no to jeszcze zajmie trochę czasu, zanim ona będzie miała moc sprawczą, a w takim układzie systemowym i układzie administracyjnym, o który pytasz, to szczerze mówiąc, nawet nie wiem, jak Agnieszka to sobie wyobraża. Bo to, co jest zgłoszone na chwilę obecną, to jest kwestia energii, cen energii. I druga rzecz, która już gdzieś tam przez moje ręce przeleciała, to jest kwestia petycji, bo w Senacie jestem akurat w komisji petycji, gdzie była petycja organizacji pozarządowej, która prowadzi lecznice dla zwierząt, a ustawodawstwo pozwala prowadzić lecznice tylko jednostkom samorządu terytorialnego albo podmiotom gospodarczym. I tu znowu jest luka, którą wykorzystałem do tego, żeby na komisji petycji poruszyć temat, że to wymaga szerszych uregulowań, a nie tylko i wyłącznie w obszarze weterynarii. A powiedz mi właśnie, bo myślę, że to jest też ciekawe dla naszych użytkowników, użytkowniczek, w jaki sposób najlepiej organizacje pozarządowe, które na przykład nie mają szansy na to, żeby przyjechać do Warszawy, tak, wziąć udział w posiedzeniu komisji sejmowej, czy też tego zespołu parlamentarnego, w jaki sposób najlepiej mogą się kontaktować ze swoimi posłami czy senatorami? I co zrobić, żeby zainteresować ich właśnie jakimś swoim problemem? No, wszyscy parlamentarzyści prowadzą biura poselskie, senatorskie i myślę, że to jest najlepsza droga. Ja wiem, że szczególnie posłowie teraz są na tyle zajęci, że zdecydowanie więcej czasu
przebywają w Warszawie niż w terenie, ale z czasem, jak powstanie rząd i będzie uchwalony budżet, to myślę, że to też się trochę uspokoi. Ale szczerze, ja jestem zaskoczony tym, ile osób się chce ze mną spotykać w terenie właśnie z różnego rodzaju postulatami. I część postulatów to są postulaty przekrojowe dotyczące właśnie tematyki organizacji pozarządowych czy podmiotów ekonomii społecznej. Ja na chwilę obecną no, zachowuję się w ten sposób, że bardzo chętnie z tymi osobami się spotykam, robię sobie z tego notatki, a jak już będzie wiadomo, do kogo bezpośrednio z tym iść i kto którą działką będzie się zajmował, no to wtedy będzie czas na interwencję. Wiesz, ja liczę na to, że ta zmiana polityczna, która nastąpiła, że ona zmieni trochę też polityków, nie? Że się pojawiają właśnie ludzie związani z organizacjami pozarządowymi, też ludzie, którzy ze względów pokoleniowych trochę o otaczającej rzeczywistości i sferze publicznej myślą inaczej. I ja to nawet usłyszałem od prezydenta Rybnika Piotra Kuczery, że on liczy na to, że moje biuro senatorskie to będzie jakiś nowy wymiar biura, w sensie takim, że będzie otwarte, że będzie bardziej miejscem spotkań i dyskusji niż taką instytucją, że w której tam raz w tygodniu światło się świeci. Czyli najlepiej się kontaktować z tymi posłami swoimi regionalnymi, czy wybierać ich pod kątem tematów, którymi się zajmują? Ja myślę, że jedno i drugie. To znaczy, na pewno bym rozmawiał z regionalnymi i od tego kroku bym zaczynał. Niestety tu wchodzi w rachubę polityka i polityczne ambicje i na pewno jest większa szansa na poparcie postulatu czy sprawy, jeżeli porozmawiacie najpierw ze swoim lokalnym parlamentarzystą, a potem najlepiej z jego udziałem pójdziecie do kogoś, kto się tematem branżowo zna. Tak się uśmiecham, bo jestem zupełnie świeżo po takiej dyskusji dotyczącej, powiem ogólnie bardzo, więziennictwa i rzeczy, które dzieją się wokół więziennictwa. Pani trafiła do mnie, dlatego że mnie zna, chociaż nie jest z mojego okręgu wyborczego, właśnie po tej linii związanej z organizacjami pozarządowymi, gdzieś tam mieliśmy kontakt. No ale po naszej rozmowie rozmawiałem już z kolegą, który jest o wiele bardziej w temacie, z senatorem Fedorowiczem, który był wiceszefem służby więziennej w Polsce. No i temat myślę, że został dobrze ulokowany i że dzięki temu sprawa zgłoszona przez tą kobietę zostanie pozytywnie rozwiązana. A powiedz mi jeszcze, bo chciałam też zapytać generalnie o rolę organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa u nas. Do tej pory to było dość, powiedzmy, ograniczone. Organizacje miały słaby dostęp do komisji, ale też te procesy konsultacyjne były, no, takie, jakie były. Czy twoim zdaniem teraz będzie łatwiej, będzie więcej możliwości, czy tylko się skończy na zapewnieniach? Nie, no gdybym nie wierzył w to, że się to zmieni, to bym tego kroku w stronę polityki nie robił. Liczę na to, że jednak udział organizacji będzie większy. Na chwilę obecną nie wiem, jak to systemowo będzie rozwiązane, no bo też wiesz, no, jesteśmy z jednej strony na początku. I wiele tematów jest dla nowych parlamentarzystów, takich jak ja, nowych, w sensie jak się w tym odnaleźć, i widzę taką ogromną pokusę starych parlamentarzystów, żeby było tak jak zawsze. Znaczy, żeby nas w miarę szybko wtłoczyć, w te same ramy, ale też widzę na szczęście, że dosyć powszechny jest wśród grupy tych nowych opór i taki brak zgody na tą sytuację. A druga strona jest taka, że nawet od góry, wiesz, w umowie koalicyjnej, ostatni ten punkt programowy dotyczy organizacji pozarządowych.
I to jest komunikowane gdzieś tam, nie wiem czy przez polityków Platformy Obywatelskiej, ale też myślę, że tak, ale na pewno u nas nasi, że tak powiem kolokwialnie, Szymon Hołownia na ten temat też no, sporo mówi i jak już się to pojawia w jego wypowiedziach publicznych, to musi być plan na to, jak zrobić ten następny krok i ten udział organizacji pozarządowych zwiększyć. Z tym, że ja mam jedną uwagę co do tego. Bo to jest trochę tak, że dzień czy dwa po tym spotkaniu, które OFOP zorganizował z parlamentarzystami, odezwała się do mnie grupa organizacji spoza Warszawy, ale też ze sporej aglomeracji na zasadzie, że przestańcie słuchać tylko tych z Warszawy, tak? Na tej zasadzie, że też jest taka potrzeba, nie wiem, czy odświeżenia tego środowiska, ale też zwrócenia uwagi na to, co się dzieje lokalnie, jakie pomysły tam lokalnie są wypracowywane. I powiedziałem, że no, odbywam takie spotkania, że ludzie mają postulaty związane ze zmianami w prawie dotyczącymi organizacji czy podmiotów ekonomii społecznej. I ludzie, którzy do mnie trafiają, bardzo często trafiają do mnie, dlatego że mi mówią, że próbowali przebić się z tym na szczeblu centralnym wśród organizacji pozarządowych czy podmiotów ekonomii społecznej. Tam to nie wzbudziło zainteresowania, bo mają inny punkt widzenia. To trafiają do parlamentarzysty, że być może tą drogą uda się te postulaty przemycić. To jest trudne zagadnienie, bo ono będzie budziło dużo, dużo napięć i myślę, że trochę też takich podejrzeń na zasadzie, dlaczego słucha się tych, a nie tamtych. No tak, to jest zawsze trudne do wyważenia. Pomyślałam sobie, że może ten zespół parlamentarny, mimo że nie ma takiej sprawczości jak komisja, to jednak byłby takim miejscem, gdzie te organizacje mogłyby między innymi zgłaszać te swoje postulaty, no ale to też wymaga tego, żeby jednak się pojawić w Warszawie. No tak, a to może być bariera, nie? To może być bariera, że nawet patrzę na siebie, nie? Już pomijając kwestie finansowe, bo mnie teraz jako parlamentarzysty to nie dotyczy, bo mogę sobie pociągiem za darmo jeździć, ale bezpośredni pociąg z Rybnika do Warszawy jedzie około 3,5 godziny. No to nawet bardzo często nie jesteś w stanie dojechać na spotkania, które się odbywają o 10 rano. Dokładnie. A jaką byś miał radę dla tych lokalnych organizacji, jeżeli właśnie chcą się włączać w ten proces, w jaki sposób mogłyby to robić? No, znaczy trochę już o tym mówiliśmy, nie? Z jednej strony są parlamentarzyści, no ale z drugiej strony tak faktycznie organizowanie się, budowanie tej siły i tego głosu lokalnie, bo jeżeli to będzie większa ilość podmiotów reprezentujących szersze środowiska, nawet lokalnie, to myślę, że ten głos szybciej czy później się przebije. Czyli znowu wracamy do tematu federalizacji. Tak, dokładnie, i reprezentatywności. Tak, to z tym mamy zawsze, zawsze pewien problem. Wiesz, ja to obserwuję teraz z boku, ale no to jest ciężkie zagadnienie, bo ja się wcale nie dziwię liderom lokalnych organizacji, którzy chcą się zajmować, nie wiem, kulturą, pomocą osobom z niepełnosprawnością i tak dalej, że oni się koncentrują na tym, czym się chcą zajmować, a nie na postulatach ogólnych, tak? Nie myślą o tym sposób infrastrukturalny. Tak faktycznie ja nawet mało takiego postrzegania rzeczywistości widziałem w administracji samorządowej. Chyba nawet mniej niż w środowisku liderów organizacji pozarządowych, żeby myśleć o czymś przekrojowo i myśleć wspólnie. I myślę, że to jest duże wyzwanie i chyba wyzwanie związane trochę z naszą kulturą, zmieniającymi się pokoleniami też. Być może kolejni, którzy zaczną w tych organizacjach działać, będą myśleli o tym trochę inaczej.
No, myślę, że to jest kwestia też, no to się wszystko łączy, tak? Bo i finansowanie organizacji, jeżeli organizacja ma pieniądze tylko na to, co robi tu i teraz, to nie ma też sił i środków na to, żeby jakoś się zajmować rzeczami bardziej ogólnymi czy generalnymi. To pewnie się wszystko razem łączy. Piotrze, myślę, że tak? No, chciałem dodać jedną rzecz, bo to też jest bardzo ciekawe. Znaczy, mnie to bawi generalnie. Nie wiem, czy mnie powinno bawić, czy smucić, ale też się zwrócił do mnie człowiek, który jest związany z organizacją pozarządową, a jest politykiem Prawa i Sprawiedliwości. I dotychczas nie miał problemów żadnych z pozyskiwaniem środków ze szczebla centralnego czy ze spółek Skarbu Państwa. Ale świadomy zmiany poprosił mnie o to, czy znam kogoś, kto mógłby im zrobić proces planowania, taki zakładający fundraising i odnalezienie się w nowej rzeczywistości. Znaczy, sam nie wiem nawet, jak tę prośbę potraktować, bo z jednej strony ona jest trochę przerażająca, a z drugiej strony ucieszyła mnie, że taka refleksja jednak w nim była. Że teraz będzie innego rodzaju rzeczywistość i że trzeba będzie się na tym rynku odnaleźć. I to też pokazuje, że on wie, że taka pomoc jest możliwa, tak? Że organizacje infrastrukturalne jakieś tam w tym kraju działają i być może to jest teraz odpowiednie miejsce, żeby się do nich zwrócić. Już go zresztą skojarzyłem z dziewczyną, która się takimi rzeczami zajmuje, związaną ze środowiskiem organizacji, pracującą teraz jako wolny strzelec w takim obszarze strategicznym, planistycznym. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzięki Piotrze. Na koniec chciałam Cię zapytać chyba, jak się czujesz w nowej roli? Czy bardzo to, z czym się spotykasz teraz, odbiega od Twoich wyobrażeń, jak się zdecydowałeś startować do Senatu? Chyba za wcześnie jest na takie głębokie refleksje. Wiesz co, ja miałem taki pomysł, żeby siedząc w urzędzie napisać książkę o tym, jak urząd funkcjonuje. Jak bardzo często to, co myśli opinia publiczna i co dziennikarze jakieś tam sensacyjne wątki tworzą, jak to bardzo odbiega od tego, jak proces decyzyjny przebiegał i dlaczego stało się tak, a nie inaczej. No teraz podobnie, w sensie takim, że na razie tą rzeczywistość obserwuję i się zastanawiam, dlaczego pewne rzeczy zmierzają w tym kierunku, gdzie decyzje są podejmowane merytorycznie, a gdzie niestety trochę merkantylnie, na zasadzie, że tego wsadzimy tam, bo to się kalkuluje, bo takie rzeczy też niestety już nawet teraz w niektórych miejscach dostrzegam. No ale na taką głębszą refleksję myślę, że jeszcze czas. Ja bardzo często pytany jeszcze wcześniej o to, jak jest w organizacji pozarządowej, a jak jest w administracji samorządowej, no to się takim dosyć wyświechtanym przykładem posługiwałem, że wiecie, w organizacji to było tak jak z wycieczką przyjaciół jadących w cel, który sobie obrali, w miejsce, które sobie obrali, wspólnie się dobrze znają i jadą w jakieś miejsce. Jest fajnie w organizacji, w sensie zasoby ludzkie, kierowanie zasobami ludzkimi pod tym względem jest o wiele ciekawsze, ale też łatwiejsze. Natomiast w urzędzie było jak z autobusem kursowym. Nie wiadomo, kto ci do tego autobusu wsiada i wysiada. Ci ludzie przychodzący do pracy w urzędzie nie zawsze chcieli zmierzać z tobą w tym samym kierunku i nie zawsze się im to podobało. A teraz zaskakujące takie poczucie, że to jest gdzieś po środku. Znaczy, bo siedzę między tymi senatorami opozycyjnymi, którzy wiedzieli, czego chcą dokonać. Nie zeszliśmy jeszcze na poziom rzeczy, które by nas zdążyły poróżnić, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie dalej.
Dzięki wielkie za spotkanie. Życzę Ci dalej, żeby ta przygoda w Senacie była dla Ciebie satysfakcjonująca i dla nas też, tak, żebyśmy widzieli, że są tego dobre skutki w ogóle pracy Sejmu i całego Parlamentu. Dziękuję Ci bardzo. Naszym gościem był Piotr Masłowski, senator, ale też wcześniej działacz organizacji, nadal działacz organizacji pozarządowych. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.